Ale ostatnio, jak ja kurs trenera w Niemczech robiłem, nie? Tak. To teraz to ja jestem polska mi szkoleniowa czy niemiecka mi szkoleniowa? No i teraz to jest pytanie. Polsko-niemiecka. Nie? I teraz jak chcesz przywalić, to powiesz, że nie, no się nie nadaje. Ale jak chcesz powiedzieć, że tak, drużyny Probierza były solidne, wygrywały w ostatnich minutach bardzo często mecze i były zawsze zdyscyplinowane. Ale nieładnie grały. No tak, ale twój styl to ja sobie już kupiłem, już na stałe mam. Co miesiąc chyba żonie kupuję, kupiłeś. Co miesiąc kupuję twój styl i ten, jak coś to zawsze rozdaję. Jeśli chcecie dowiedzieć się o wyższości polskiej myśli szkoleniowej nad zagraniczną, zadzwońcie do niego. Jeśli chcecie poznać najlepszego napastnika trzeciej ligi, przynajmniej takiego, który rokuje wielkie nadzieje, możecie z nim się skontaktować. Jeśli szukacie trenera z podwójnym obywatelstwem, możecie do niego też zadzwonić. Naszym gościem jest Michał Probierz. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No jak ci się podobało to wejście? No jak zwykle, no pan Janusz, to musi być kontrowersyjny. Nie, to nie musi być kontrowersyjny. Musi się to tak zacząć, ale to generalnie mnie to akurat nie dziwi i to rozumiem, bo jest taki trend i trzeba to po prostu przyjąć w pewnym momencie. A jak ktoś teraz o Probierzu w ostatnim czasie by powiedział dobrze, to znaczy, że idzie pod prąd i nie zawsze byłoby to mile widziane. Ale też nie można kategoryzować, że to wszyscy, bo to by byłoby to wbrew, nie wszyscy się interesują też Probierzem, także to jest tak. Na swój temat już czytałem tyle opinii i tyle rzeczy, że pracując tyle lat w piłce, że trudno też czasami brać niektórych poważnie. Ale wiesz co, kiedy opowiadasz o tym, że jako Polacy nie jesteśmy najgorszymi trenerami na świecie, to przypomina mi się sytuacja z ostatnich, nie wiem, tygodnia, dwóch, czyli meczach pucharowych. Najlepiej sobie radzi według mnie trener polski, Dawid Szwarga. Przy całym szacunku dla Runajcia, dla Van den Broma, czy dla trenera Gustafsona, to jednak ta twoja teoria, że szukajmy blisko dobrych szkoleniowców, też ma swoje oparcie, co? No mają tutaj i gratuluję mu, bo to jest na pewno, tylko trzeba pamiętać, że został zespół, który zdobył mistrza Polski, on nie został zespół w kryzysie i dla Dawiga to taka przestroga, że za rok o tej samej porze, także to jest bardzo często, bo ci zazwyczaj trenerzy, którzy zaczynają kursy UEFA Pro i pracują, walczą wszyscy o to, żeby pracowali, bo myślą, że nagle oni zmienią całą filozofię i oni bardzo często już później długo nie pracują, także to bym tak bardzo spokojnie do tego podchodził, bo u nas są trendy i to jest, już zauważyłem, nagle był trend kiedyś czeski, kiedyś słowacki, później był trend innych nacji, później znowu młodych, później starych trenerów i to jest, nam brakuje takiej koncepcji stricte i to... Pokoju takiego, co? I to akurat mnie śmieszą wypowiedzi, jak czytam, że ja z Krakowią, że to była moja porażka trenerska, to mnie to śmieszy, bo... Jak ja popatrzę na to, żaden trener przez 17 lat rządów pana Filipiaka nie osiągnął nic. Ja zdobyłem puchar, super puchar, utrzymałem się mając minus 5 punktów. I jeszcze graliśmy w pucharach drugi raz. No to tak jest, ale to zależy w pewnym momencie, to akurat jest śmieszne, już nie chcę do tego wracać, ale jak Probierzu trzeba było przyłożyć, to tak, stałe fragmenty gry były złe, bo zespół strzela bramki po stałych fragmentach gry. Jak Puszcza teraz awansowała, to były peny, jak stałe fragmenty gry decydują o piłce i dośrodkowania. No ale jak ci mówili, że za mało Polaków jest w pierwszej drużynie? No ale to cały czas to było, no to jest w pewnym momencie było taki moment, że tak się trend zmienił, no i tutaj akurat, no, broń Boże, ja nie lubię rozmawiać o tym, co było kiedyś, albo co było w klubach, gdzie pracowałem, bo szanuję wszystkich właścicieli. Jeden błąd, który zrobiłem w życiu, to obraziłem pana Cupiała i to jeszcze raz mogę przeprosić, bo rzeczywiście niepotrzebnie tą fraszkę jemu zacytowałem, bo to po czasie to się dopiero... I inaczej na to patrzy i to też kwestia jest taka, że śmieszą mnie te wszystkie komentarze, że Probierz miał władzę, że nieograniczoną, że Probierz miał nie wiadomo jakie pieniądze. Byłeś wiceprezesem do spraw sportowych. No dobrze, ale ja przez 4,5 roku, które pracowałem w Krakowie, to po pierwsze została piękna baza, która jest i też nikt mi jej nie zabierze, że nie byłem jej jednym z tych, który ją budował, bo od rana do wieczora siedzieliśmy z prezesem Tabiszem i tam ustalaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące tej
bazy. Wiele rzeczy robiliśmy własnym chałupniczymi metodami, żeby też to po prostu dbać o finanse właściciela, a też przez te 4,5 roku wydały mniej niż Cracovia wydała przez ostatnie 3 okna transferowe, także to ludzie też zapominają. Rakoczy, Myszor, Knap, Niemczycki, którzy byli, to byli wszyscy zawodnicy, których ja sprowadziłem. Niemczycki też, czy? No tak, no z pierwszej ligi go sprowadziłem z Puszczyny Połomice i to jest, ja od samego początku byłem przeciwnikiem gry młodzieżowca i zrobienia młodzieżowca, bo ja uważam, że jak ktoś jest dobrym piłkarzem i tak by grał i to samo pracowałem. Dlatego wielu tych młodych dziennikarzy, którzy dzisiaj mnie tam krytykuje, to oni nie wiedzą nawet, kogo ja wprowadzałem 15 lat temu, czy tam 20 lat temu w Ekstraklasie i oni nie wiedzą, że ta lista była bardzo długa, no ale trzeba ich rozumieć. No taki jest trend dzisiaj, że dzisiaj hejt wobec jakiejś osoby, on jest na topie. Ale masz przecież wielu dobrych znajomych, przyjaciół, dziennikarzy. Nie przesadzaj, Michał. Ale nie, ja mówię generalnie, ale ja nie, to się bardzo zmieniło wszystko. No to jest zupełnie dzisiaj inaczej. No, Twitter, Instagram, Facebook, wszystko zmienił, bo dzisiaj napisanie i obrażenie kogoś jednym tym, to jest pięknie, bo to się fajnie sprzedaje, bo to fajnie idzie. Dlatego jeszcze raz mówię, że moja praca w Cracovii, uważam ją za sukces i ona nie wszystkim się musi podobać, bo sprowadziliśmy wielu bardzo dobrych piłkarzy, którzy podnieśli poziom polskiej ligi, jak Van Amersdorf, jak Hanka, jak Jabłoński i to można powiedzieć wielu tych zawodników jeszcze wymienić. Wielu młodych też wprowadzonych zostało. W tym czasie zbudowaliśmy od podstaw struktury, to było zadowolone, ale też były momenty naszej współpracy trudne z panem profesorem Filipiakiem, ale to, co powiedziałem, ja jestem trenerem, który jak już odszedł, to odszedł i już tego nie zostawi, ale też nie pozwolę sobie na to, żeby mnie ktoś obrażał w kategoriach później takich, że teraz nagle jak grają po 8, 9, nawet 10 obcokrajowców w jednej drużynie i nagle temat zniknął. No to jest akurat, no było wymierzone w moją osobę tylko i wyłącznie. Wiódł to jedna czy dwie osoby, wiodła i rozniosła to, Michał, po prostu. A nie myślałeś, że, przepraszam, że trochę ta wiceprezesura ci zaszkodziła, niepotrzebna była, bo wiesz, to jest fajne, to jest kuszące. Zajmuję się sportem, rozwojem sekcji piłkarskiej, jestem no, takim Fergusonem, menedżerem, zarządzam. No to nie jest, no w polskich realiach jest to trochę inaczej, no pamiętajmy. To jest też taki okres, był bardzo, no nikt nie rozumie, że pandemii nikt nie wymyśli. No pandemia była bardzo trudna dla nas wszystkich i tak jak my, no było to bardzo trudne, że my obcinaliśmy pieniądze piłkarzom i to później też było bardzo często odbierane. Trener odbiera piłkarzom pensję. No to był mój błąd i to ja powiedziałem, że niepotrzebnie w ogóle w tej rozmowie się mieszałem. Trzeba było tak jak wszyscy odejść na bok i zostawić sprawy sportowe sobie, a tutaj no dzięki temu też powstało wiele nieporozumień, wiele niepotrzebnych później niesnasek z niektórymi zawodnikami, ale też nie do końca jest tak, że my nie walczyliśmy o niektórych zawodników, to po prostu niektórzy zawodnicy chcieli odejść i tu w szczególności Owdowiaka, bo ja uważam, że Owdowiaka walczyłem do samego końca i chciałem bardzo, żeby został, ale rozbieżności były bardzo duże, jeżeli chodzi o agentów i to później była różnica, gdzieś tam kilkakrotnie zmieniali zdanie. Kilkakrotnie, a całą tą otoczkę ona później przeszła na mnie, że to ja tych wielu zawodników, ale też wielu zawodników mieliśmy, których chcieliśmy pozyskać, a gdzieś tam mieliśmy odmienne zdanie z profesorem. A może brałeś to na klatę, wiesz? No więc ja tu decyduję o tym wszystkim. Może ci to odpowiadało twojemu charakterowi, takiemu, wiesz, niepokornemu, a co mi tam? Ale to ja nie przejmuję się krytyką. Ja mogę przyjąć krytykę. I tym hejtem, tym bardziej ludzi, którzy są anonimowi, bo ja rozumiem, że gdzieś tam ktoś pisze z imienia i nazwiska i rzeczywiście możesz z kimś nawet podyskutować. Moim największym byłem błędem, że jakimś anonimowym ludziom raz czy drugi gdzieś odpisałem na Twitterze, gdzieś podjąłem, dlatego wszystkim młodym trenerom odradzam po prostu, żeby podejmowali jakieś reakcje z ludźmi na Twitterze, tym bardziej anonimowymi, bo jeżeli ktoś jest i albo jest zaatakowany i chce sprostować coś, albo ten, to okej, bo to nie ma problemu, ale takie rozmowy to później też jest, trzeba, bardzo często jest tak, że w internecie trzeba udowadniać, że się nie jest osłem i to jest to piękny taki cytat, kiedyś przeczytałem, że Twitter ma to do siebie, że zdobywca Nagrody Nobla ma taki sam głos jak ktoś z psychiatryka, także to, no tak, to jest prawda. I to generalnie... Ale Michał, ty śledzisz social media, nie jesteś aktywny, chyba po to, żeby wiedzieć, jakie są na przykład nastroje drużyny, nie jest tak? To nie, ja nie śledzę. Ja śledzę bardziej informacje takie, które są, jest bardzo, bardzo dużo dobrych informacji, bo to broń Boże nie można powiedzieć, że Twitter jest negatywny, bo są też
też jest bardzo dużo, obserwuję i angielskich, i tam niemieckich, i różnych stron, gdzie też są jakieś nowinki piłkarskie, gdzie są fajne rzeczy, czasami dla jajcarskie, to nie. Trener, który się nie rozwija, to też nie jest. Marek Papszon też na konferencji ostatnią fajną rzecz powiedział na trenerów, że no, rzeczywiście śmiał się, że jak porównywali, że młody Papszon, stary Probierz, a nas dzieli 2 lata różnicy, także tylko, że różnica taka, że ja mam prawie 500 meczy jako trener w Ekstraklasie i kilku tych zawodników. Ile ci brakuje do rekordu Fornalika? Może nie rekordu, ale... No nie wiem, nie patrzę na to i nie zwracam uwagi. Teraz akurat no, zmieniłem w ogóle patrzenie, bo patrzę bardziej na ten reprezentacyjny stan i na to, co się dzieje tutaj w reprezentacji, patrzę na tych chłopaków i też po prostu jeżdżę po tych meczach, po tych pierwszych ligach, gdzie tam było dużo, dużo więcej. Teraz już w Ekstraklasie znowu paru wyskoczyło i mam nadzieję, że będzie to dobry zespół, który... Kiedy obserwuję swoich wybrańców do kadry U21, ich działalność twitterowa, instagramowa, czasami masz jakieś uwagi do ich aktywności, czy nie? Mówisz, stary, zajmij się może, nie wiem, treningiem, zajmij się, nie wiem, bramką, strzelaniem goli, coś takiego. To są zawsze trudne takie tematy, bo trzeba pamiętać, że dzisiaj w piłce to się mega zmieniło. No każdy piłkarz ma swojego gdzieś mentora, który jest i to jest też takie bardzo zgubne dla piłkarzy, którym się wydaje, że to jest osoba, która im pomaga, ale często jest osoba, która szkodzi, bo trzeba pamiętać, że jeżeli on płaci komuś na przykład za to, że on jest jego mentorem i ten, no to nie powie mu, że nagle, że wiesz co, może ten ma rację, nie? Bo źle to robisz. No, jest taki fajny cytat, że trener jest osobą, która mówi to, co nie chcesz słyszeć, widzi to, co ty nie chcesz widzieć, a na końcu, żebyś zarabiał dobre pieniądze i był dobrym piłkarzem. I to jest bardzo często tak, że my trenerzy z tej drugiej strony, no, są też rzeczy, które my wiemy, jak na przykład kto co gdzie wrzuca czasami, że gdzieś tam się trafi ktoś, piłkarz w nocy gdzieś na imprezie i nagle jest na imprezie, a mówi, że nie jest. No to w klubie to trochę inaczej. No to jest, to jest, ale to co wracając do pytania wcześniejszego, że te wszystkie media społecznościowe też dzisiaj pomagają trenerom i to jest też, ty musisz wiedzieć po prostu, w czym się młodzież interesuje, w czym się obraca i sama struktura rozmowy jest dzisiaj zupełnie inna, jeżeli chodzi o szatnię. Ta szatnia sprzed 20 lat, kiedy zaczynałeś, no może 20 paru, a dzisiaj to jest zupełnie inna? Dzisiaj już są dwa światy trenowania. Kiedyś... Ale zostawmy... Kiedyś, ale nie, to samo, ja to, ale to, w, to jest ten temat podobny. Mhm. Bo kiedyś ja pamiętam, jak wprowadzałem pierwsze treningi w Polonii Bytom, albo jak w 2001 roku, jak prowadziłem dzieci w Górniku Zabrze, no to wiem, że nie było możliwości pokazania tego wszystkiego, że to trzeba było nagrać, trzeba było zrobić. Ja pamiętam, jak pierwszy w Widzewie pracowałem, no to nagrywarkę woziłem ze sobą i wideo drugie, żeby zrobić analizę, żeby przeciąć. A dzisiaj to już są takie programy, które same wycinają, tylko trzeba po prostu minutę wpisać. I cała ta struktura dzisiaj, otoczka. Dzisiaj trenować, naprawdę trenowanie jest najłatwiejsze w tym wszystkim. I to jest, dzisiaj jest kwestia zarządzania ludźmi i to jest istotne i tak jak patrzę w Ekstraklasie, to się potwierdza, bo dzisiaj... Ale masz drony te sztaby, na swoim? Te sztaby, no mamy, bo mamy sztaby od tego już i które są, ale tu jeszcze też wracając do poprzedniego pytania jeszcze o nowej, o Dawidzie Szwardze, też nie zapomnijmy roli Marka Papszuna, który ten zespół wydźwignął, który ten zespół zdobył mistrza i odszedł i to tym bardziej szacunek za to, że odszedł i szkoda, że nie pracuje gdzieś dalej, bo to też dla niego było... No to kwestia czasu, Michał, wiesz o tym. No kwestia czasu i nie czasu, bo to jest później też... Może z karuzeli wypaść na długo? Nawet nie wypaść, tylko kwestia jest później innych, no na pewno pewne standardy są, no nie wszystkie kluby mają takie standardy i tu trzeba to powiedzieć, że Marek to dobrze wprowadził, wykorzystał odpowiedni czas. Tak samo panu Michałowi Świerczewskiemu wypada pogratulować, bo kiedyś pamiętam, jak byłem na jakimś turnieju u Kuby Błaszczykowskiego na gwiazdkę, na gwiazdkę taką, jak roztaczał wizję i rzeczywiście on to zrobił, co chciał, dlatego tym bardziej jest to dobre i oby tych klubów tak stricte profesjonalnych coraz więcej było i w tym kierunku, ale nasza liga dąży do tego, że będzie 5 topowych klubów
i reszta będzie biła się o utrzymanie i będzie w środku tabeli i te pięć klubów będą generowały piłkarzy do tych pięciu klubów i tak powinno, i tak powinno to wyglądać, że te pięć klubów, a zawsze ktoś będzie jeden, kto wyskoczy z tej szarzyzny i tam zostanie. Pan Świerczewski dzwonił do ciebie czasami? Nie. I nie było propozycji? Nie mamy kontaktu, witamy się i to, ale nasze relacje nie są szorstkie. No tym bardziej, że Marek Papszun był tam 7 lat i był bardzo stabilny, że tak powiem, i na pewno dopiero w tym roku nastąpiła. No nie, ja jestem lojalny w tym. Jak pracuję gdzieś, to po prostu pracuję. Tak samo jak tutaj, jak już podałem rękę i zostałem w tym U21 trenerem, to do momentu, jak mnie nie zwolnią i nie skończą się te eliminacje, to na pewno nie odejdę i nie będę, nawet jak z klubu gdziekolwiek by była propozycja, to nie odejdę, bo pierwsze nie fair wobec tych chłopaków, których namawiam do tego, żeby byli zaangażowani, po drugie wobec siebie i u mnie słowo jest ważniejsze i podanie ręki niż pieniądze. No tak, no ale trzeba powiedzieć, że po tylu latach takiej życiu, powiedzmy na adrenalinie, życiu na takiej wielkiej bombie, no bo nie ukrywamy, że dla ciebie piłka, liga, prowadzenie drużyny to jest coś niesamowitego. Nagle wychowywałeś dramatycznie. To znaczy nie żyjesz tym cyklem od soboty do soboty, treningiem kolejnym, kontuzja, ktoś przyszedł, transfer. Dzisiaj jesteś pan trener, który pojedzie sobie 2 albo 3 razy w weekend na mecz, obejrzy, pomarudzi, zadzwoni tu, popatrzy. Strasznie wyhamowałeś. Daję ci za to, masz rekompensatę, bo zajmujesz się małym synkiem. To tak jak prowadził drużynę na pierwszym miejscu. To jest wszystko teoria. Wszystko. W teorii wszystko wygląda fajnie, bo w teorii cudzy ogródek jest fajnie, bo jest zieleńszy. No to jest tak, że to jest bardzo ciężko. No, jeżeli my regularnie w weekend ze sztabem oglądamy każdy gdzieś tam po 3-4 mecze, no to praktycznie przemieszczanie się jest też jakimś tam czasochłonnym, że nie da się z Białegostoku gdzieś dojechać prosto, trzeba jednak wyjechać już na 4 dni i to rzeczywiście... A droga jest coraz lepsza, spokojnie. No tak, no ale to jest z jednego do miasta do drugiego i to nie jest też tak, że siedzi człowiek i kawę pije, tylko musi jeszcze analizować, musi tych zawodników wszystkich przejrzeć i to, ale jest też tak, że na pewno można wykorzystać w innych momentach, bo tak jak teraz na przykład mogę wziąć syna, zostanie u mamy mojej i mogę na te mecze pojechać, on się pobawi i jestem z nim przez jakiś czas. Teraz akurat mieliśmy 3 tygodnie, spędziliśmy rzeczywiście razem, przedszkole było zamknięte to i byliśmy pod namiotami, byliśmy na obozie pływackim, byliśmy w górach, no ale też przy okazji można pracę wykonywać, bo wieczory są też, żeby przejrzeć tych wszystkich zawodników. A propos okazji, częstuj się, bo... Częstuję, bo ja bardzo lubię. To dzisiaj? A dzisiaj 4 dopiero. No to słabo, kiedyś byłeś w lepszej formie, jeśli chodzi o kawę. Ale jeszcze wieczór jest długi. Ja wiem. No widać, że zwolniłeś, kiedyś było tych więcej kaw. No ale tak wracając poważnie do wielkiej piłki albo młodzieżowej, mówisz, że nie jesteś zwolennikiem tego przepisu młodzieżowca. Przecież jako trener U21 masz podane na tacy teoretycznie w kolejce 18 reprezentantów. Masz się oglądać, oczywiście spłycam, skracam myśl, bo jeszcze są za granicą i tak dalej, ale łatwiej ich obejrzeć niż wtedy, kiedy gdzieś tam siedzieli na ławce rezerwowych albo grali ogony. Tak, grali. No, jak Świderski miał 17 lat, to grał w podstawowym składzie. No i nigdy nie było żadnego przepisu młodzieżowca. Wyciągnąłeś go z Łodzi, tak? Łukasz Broś, czy wielu takich innych, których u mnie grało, to uważam, jak ktoś jest dobry, to i tak wejdzie. I to jest kwestia nawet łatwiejsza, bo wtedy rywalizuje już z dorosłymi. Jakbym słyszał Waldemara Fornalika. Widać, że urodziliście się niedaleko. No tak, byłem asystentem. W Bytomiu, on w Mikołowie, tak? W Chorzowie. Chorzowie. Ten, akurat no my, byłem asystentem u niego. Pierwszym? No to był twój pierwszy trener? Nie, to ja byłem, już prowadziłem młodzież. No, no tak. To jest tak właśnie, że ta cała otoczka, dlatego tak się śmieję, jak ktoś tam mówi o mnie, WF-ista, czy tam byle jak. No nie, no tego tobie można powiedzieć. Trochę grałeś. Jeszcze tak, nie dość, że jak byłem piłkarzem, to ukończyłem wszystkie kursy trenerskie. Także kiedyś była taka możliwość, to już byłem przygotowany, jak wszyscy szli gdzieś na imprezę, to ja akurat po szkołach jeździłem i robiłem kursy trenerskie. Jak miałem 23 lata, to pierwszy kurs w Niemczech zrobiłem trenerski i Bernd Krause był pierwszym takim wykładowcą. Jak wprowadzał ustawienie 1-4-4-2, to pamiętam, jak to było. Nie do końca niemiecki umiałem dobrze, ale kurs trenerski już miałem. Dlatego dzieci prowadziłem w Niemczech jako piłkarz Bundesligi.
No i chyba się przyzwyczaiłem do tej ławki trenerskiej, bo często siedziałem na ławie w Bundeslidze, to tak już nie dość, że więcej obiadów... Jest taka teoria, chyba Andrzej Piechniczek mówił. Więcej obiadów... Więcej siedzisz, to więcej obserwujesz. Więcej obiadów zjadłem niż mecze w Bundeslidze mam. No dobrze. Kolega mi zawsze mówi, że ma tylko 3 mecze mniej w Bundeslidze i ten, bo ty masz 3, a on 0. No tak, grałeś tylko 3, ale tak między nami, jak stwierdziłeś, że nie nadążasz za innymi, w sensie szybkości takiej boiskowej. Tak, ja po prostu wolny byłem. Stwierdziłeś, że co, że nie? No ja już po prostu wiedziałem, że to i w polskie, na polskie warunki mogę sobie dać radę i to i dawałem sobie tam do 33 lat, jak zerwałem wiązadło krzyżowe. Ale już dlatego cały czas prowadziłem i młodzież prowadziłem i generalnie mój tydzień to wyglądał tak, że rano miałem trening, po południu miałem trening trampkarzy, a wieczorem miałem trening TKKF u Chorzów i świętej pamięci Grzegorz Słotoś, który to prowadził. Nawet teraz z Dzicha Wolnego, którego spotkałem z Clearexu, to jak mieliśmy kiedyś się połączyć, to tak rozmawialiśmy na ten temat i też nie dość, że w piłką zainteresowany, to też golfem, dlatego mamy dużo, dużo tematów i możemy na ten temat porozmawiać. To już wtedy praktycznie mój cały tydzień polegał na tym, że tylko wstawałem, trening jeden, trening drugi, trening trzeci, no i później 3 mecze, bo jeszcze graliśmy swój mecz, graliśmy trampkarzy mecz i jeszcze graliśmy te KKF-u mecz wieczorem zazwyczaj. Ale chciałeś być przy piłce, chciałeś kontynuować karierę, czy imponował ci zawód nowy, trener, jestem człowiekiem, który kieruje drużyną, który zarządza gromadką ludzi, który, no nie wiem, spełnia swoje ambicje, których nie, na boisku nie mogłeś dokonać. Co cię nawet... To jest, ja pierwsze to też może trochę to, że chrzestny mój był trenerem, Franciszek Thiem, który grał w Ruchu Chorzów i brał mnie na obozy, jak byłem mały. I to tak zostało i to zawsze pamiętałem. No, a drugie to tata był sędzią świętej pamięci. To powinien zostać sędzią, o, dopiero był. No nie, to nie. To pamiętam, jak mi sędziował taki mecz jeden w trampkarzach i ten karnego udawałem, że zrobię. On za mną stoi i mówi, mnie nie będziesz tu, w domu już mnie oszukujesz. I ten, także on mówi, to, jak to mówi twój tata? Ty graj. Ty synek gry, a nie sędziuj. Nie wiem, to jest akurat z ojcem, no bardzo go wspominam, żałuję, że tak szybko był chory i odszedł. Mogę tylko podziwiać moją mamę, która 22 lata opiekowała się chorym ojcem i rzeczywiście w wieku 55 lat prawo jazdy zrobiła, dlatego imponuje mi jako kobieta, bo to naprawdę wytrzymać coś takiego to jest ciężka sprawa i wiem, jak kiedyś świętej pamięci Paweł Zarzeczny gdzieś skrytykował, że tam udaje, że mam chorego ojca i go zaprosiłem na obiad do domu, nie? No i ten Paweł tak przyjechał, dopiero jak zobaczył mojego ojca, później napisał taki artykuł cały o tym i tak Pawłowi mówię, tak później usiedliśmy, mówię, Paweł, jakby ojciec mój wiedział, że napisałeś taki artykuł na ten, to by cię do domu nie wpuścił, bo to taki typowy Ślązak mimo ten, ale jest to rzeczywiście podziwiać, bo piłkę oglądał wszystkie mecze, później jak już nie mógł mówić, to gorzej było z tą rozmową o meczu, ale też go podziwiam mojego ojca i to jest dlatego nie, zawsze mówiłem tak, jak piłka, jakieś problemy, jak przyjeżdżałem do domu, że przegraliśmy mecz, to ja mówię, to są problemy i to są inne rzeczy, choroba i takie tematy, tak jak teraz też zaprosiłem takiego chłopaka ze Świetlików, który jest ciężko chory i był na meczu Polska-Finlandia i tam ukonorowaliśmy go koszulką i dlatego cieszę się, że są takie fundacje i na pewno jak jest możliwość, to zawsze pomaga. No tak, wiadomo, że trzeba pamiętać, skąd się wyszło, co się przeżyło, że nic nie jest dane raz na zawsze, prawda? No, ale tak jest. Pokory trochę? No pokora to jest najistotniejsze, a tu ojcu to tak jeszcze mam taką historię, jak uciekłem do Niemiec pierwszy raz. To, właśnie, bo to jest... No, kiedyś była taka historia... Uciekłeś jak do Niemiec? No była taka historia kiedyś, coś z McLeana napisane, w ogóle napisał to chyba redaktor Cięciała, jak się nie mylę. Wyszek, tak. Właśnie muszę do niego też zadzwonić. Napisał taki artykuł cały później na ten temat, bo jak miałem 16 lat, to namówił mnie agent jeden piłkarski, grałem w Gwarku Zabrze. I akurat jak uciekłem, to... Ale powiedziałeś ojcu, czy nie? Nie, ojciec się dowiedział, jak już wyjechałem, także ten, mama tylko wiedziała i ten, dopiero ojca później przekonała, że to dobry wybór, ale to nie był dobry wybór, bo po 4 miesiącach autostopem uciekałem z powrotem do Polski. Co się tam spotkało złego w Niemczech? No nie, no mieliśmy tak, że mieliśmy jechać do klubu, się okazało, że pilnowaliśmy 8 psów, tam 8? Było nas 8 psów, tam było nas 4. Tam było jeszcze z Górnika takich dwóch chłopaków i ten, no i mówię, to w nocy uciekamy. No to oni mówią, że nie, to ja w nocy autostopem z Tilen do Kassel.
No w Kassel miałem tam trochę problemów, mnie zamknęli i dopiero później na drugi dzień w sądzie, że tam mnie uniewinnili, wsadzili w pociąg. Otarłeś się o deportację? Jak to wygląda? Nie, nie, tam bardziej o to, że gościu, którym uciekłem, paszport mu ukradłem z sejfu i akurat chciał mnie tam, żeby mnie zamknęli, ale powiedział, że wycofa wszystko, jak mnie ten, mówię, nie, wolę tu zostać niż do niego wracać. I wróciłem później do Polski i to dzięki trenerowi Janowi Kowalskiemu mogę też podziękować, że on uratował mi dalszą część kariery i też zawodu, powrotem, bo, tak? Bo on mnie przyjął i tak jak go teraz widzę na Gwarku, na stadionie Górnika, jak się dobrze trzyma, to też zawsze go miło widzieć, bo wiem, że to jest człowiek, któremu w życiu naprawdę dużo zawdzięczam. Mm-hmm. No niesamowita historia. I jak ci ten niemiecki zachód podobał? Czy w ogóle ta piłka? Nie, to mi się bardzo podobało, jak sparing przerwali w Leverkusen, bo ślizg zrobiłem na żwirze, to bardzo mi się podobało. Ślizg zrobiłeś na żwirze? No tak, no ja to akurat tam... To był zakaz wtedy... No nie, ale to taki zrobiłem brutalny raczej w ślizg i ten, także... Ale to akurat... Pokazałeś charakter chyba, nie? No nie, no chciałem się załapać, no ale nie udało się. Załapałem się kilka lat później dopiero jak, to też anegdota jest, jak przyjechali oglądać kogoś innego. Tam dogadaliśmy się i pojechałem. I później już grałem ostatni mecz na Olimpii Poznań, ale numery się pomyliły kierownikowi. Z innym numerem grałem, inny numer był wpisany w protokole. Ale to grałeś wtedy w Ruchu? W Ruchu, tak. I graliśmy na Puchar na Olimpii Poznań. Tam wszedłem w 60 minucie, wygraliśmy tam 3-0. I oni mówią, dobra, to jeszcze bierzemy tą czternastkę też jak ten. A ta czternastka to byłem ja, także to... I tak przypadkiem trafiłeś do Erdingen? Nie, nie, no do Erdingen to ja już byłem dogadany, bo stamtąd już prosto jechałem do Erdingen i to awansowaliśmy później do Bundesliga. Ligi i, no ale tam już były jednak za wysokie progi trochę. Masz jakiś pogląd na to, w jakim wieku trzeba wyjechać z polskiej piłki do tej innej, lepiej zorganizowanej? Chociaż bez przesady, nie narzekajmy na to, co się dzieje w Polsce, nie? Choć w Białymstoku ciągle nie ma lotniska, prawda? Tak jak mówiłeś wiele razy, oczywiście to żart, ale powiedz mi, czy rzeczywiście mówisz, chłopie, pograj to do 20, do 21 roku życia, jak Lewandowski, pojedziesz wtedy w miarę ukształtowany jako piłkarz, ekstraklasa cię nie zmarnuje. Mówisz to tak? Ja to przerabiając na sobie, wiem, że żadne tłumaczenie nie przekonają. To jest taki moment, no dzisiaj ta transparentność i to wszystko to jest zupełnie inne, jak było kiedyś. No, kiedyś, jak ty wyjechałeś, to nie miałeś jak zadzwonić do nikogo, bo to nie było telefonów. Musiałeś list napisać. I ta transparentność to powoduje też to, że oni widzą, jak to wygląda na zachodzie. Oni też rozmawiają w klubie. Jak byłem w Liverpoolu i zobaczyłem warunki, jakie ma Liverpool, to nie ukrywam, że przecierałem oczy ze zdumienia widziałem dużo, ale no w ogóle całe warunki dla pierwszej drużyny, dla nasza baza, jakby pracowałem w Krakowie, była naprawdę na wysokim poziomie, ale tam to już jest science fiction, no to już wszystko co potrzeba do treningu, no nie można być tam powiedzieć, że się jest źle przygotowanym i to też na tych chłopaków ta wyobraźnia działa i ja nie krytykuję tych chłopaków, bo ja wiem, że oni chcą się przekonać na własnej skórze. Jeżeli miałbym doradzać, to uważam, że na pewno zdecydowanie łatwiej jest wyjechać jako piłkarz ukształtowany i takiego, za którego zapłacą na przykład duże pieniądze, dlatego Krzyśka Piątka, jak był taki moment, że miał tam jakieś takie propozycje mniejsze, mówiłem mu, Krzysiek, zostaniesz Królem Strzelców i ten mówi, trenerze, jak nie będzie. W niego no, akurat bardzo wierzyłem i szkoda, że żaden trener, gdzie on pracował, tak na niego naprawdę nie postawił, że mu nie dał tej szansy kilkanaście meczy, że nawet gdzieś tam w którymś momencie skrytykował innych, że mu nie podają i tak po prostu gdzieś tam Krzysiek trochę stanął i szkoda tego. Ale wiesz, jeśli masz trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 16, nazywasz się Mateusz Skoczylas. Biją się o ciebie Milan ze Sportingiem Lizbona. Zaczynać mocno głowę, żeby to wytrzymać. Oczywiście do tego rodzice, do tego dochodzi klub, który zresztą z tego, co wiem, to Lubin niekoniecznie chciał go puścić, chciał go jeszcze tam kilka lat potrzymać, ale no nie ma wyboru. No ale to nie ma wyboru. No to jest to, co kiedyś powiedziałem. No dzisiaj na przykład takie zespoły mają 20 milionów euro nadwyżki, to kupują 10 za milion, 20 za 500 tysięcy euro i jeden im się trafi, to im się wszystko spłaca. I to jest to. Jeżeli my byśmy mieli za sobą
sobą mega bogatych ludzi, którzy inwestują w te kluby, że te kluby były bardzo bogate i nikt nie musi sprzedawać, no to zrobił prezes Świerczewski w Rakowie, bo Raków jako jedyny nie sprzedawał zawodników, których nie chciał. No, bo to jest Lecha też trzeba pochwalić, Skórać, wiadomo. No, ale Lech sprzedawał piłkarzy, jak odchodzi, tak. Ale oni nie sprzedawali nikogo, bo czy mieli, jak jeszcze budowali. Zatrzymali, budowali, to jest. I to dlatego tym bardziej byłoby to... A tak te kluby na Zachodzie kupują w każdej chwili, kiedy chcą i jak chcą. Jestem ciekaw, czy któryś z nich, tych młodych, poszedł w twoje ślady, nie? I... Uciekł? Stopem z Włoch do Polski. Nie, z Belgii, z Tilen. No tak, z Belgii. No, ale... Teraz ostatnio, jak jechałem kiedyś w Belgię i przejeżdżałem właśnie te Tilen, i to tak właśnie całe życie mi stanęło tak właśnie w tym momencie, także... Także jest to zawsze teraz mieli łatwiej, bo nie ma granic, tak jak teraz. Tak, ja wtedy, jak dojeżdżaliśmy do granicy, to ja w kimono i ten już się wojskowy skumał, że coś się dzieje nie tak, bo mówi, co, uciekasz. Ale w pociągu czy autobusie? Nie, autostopem. Autostopem, a rozumiem. No, stare dzieje, rzeczywiście, to można o tym wspominać bez końca. Tak czy owak, jeśli dzwonią do ciebie, tylu miałeś tych piłkarzy i pytają trenerze, jechać, nie jechać, każdy przypadek jest indywidualny, tak? Spojrzał w lustro i sam ocenił, co jest dla niego dobre, bo... No tak, ale trudno mówić o dorosłości 17-latka. Wie? Ale to ja nie mam 17-latków, no to jest też różnica, ale oni sami muszą poczucie mieć takie... Nie da się, trzeba pamiętać, oni mają agentów już, oni mają już sztab ludzi, który gdzieś tam pracuje i bardzo często te decyzje też są podejmowane przypływem chwili, ale ja ich naprawdę potrafię zrozumieć i śmieję się, jak tak czasami słyszę, że ja to jestem taki arogant, że jestem do ludzi negatywnie nastawiony. Zamordysta. Bardzo często, jak mnie tak spotykają ludzie gdzieś teraz, jak w golfa gram, to nie wiem, kurde, panie Michale, pan to taki, w golfie nie ma pan, no to jest, wszyscy są na ty. Także to mówię, ty taki spokojny i ten, wszyscy... Michał, bo przez rok odpocząłeś od tej młodzieży. Nie, ja byłem zawsze spokojny, to akurat, no jesteś świadkiem. Uważam, to że jesteś, dzisiaj to tak płynęło. To jesteś świadkiem, no bo ja akurat nie mam, ja przed meczem już, jeżeli jest półtorej godziny do meczu, jesteśmy już po odprawie, no to ja już nie chodzę do szatni, nie opowiadam, nie rozpowiadam. Jesz kawę z redaktorami niektórymi. Nie, kawę, usiądę i ten, bo co ja więcej zrobię? No ja już więcej nic nie zrobię. No ja mogę, mój czas jest przed meczem i w przerwie. I w trakcie meczu zarządzanie. Ale myślisz, że w kontaktach z nimi czasami przydałoby się więcej luzu? No, z drużyną, z piłkarzami, z młodymi. Ale ja mam bardzo duży luz. Wbrew pozorom to te wszystkie opinie... Mi się wydaje, że ty wchodzisz i musi mucha, słyszysz muchę, dyscyplina, orduk. Pierwsze to kreują to ludzie, którzy nie byli w szatni. Aha. Po drugie kiedyś tego nie rozumiałem, jak czytałem książkę chyba Hitzfelda, że on dopiero sobie zdał sprawę po 5 latach, ilu ma wrogów. I no, jeżeli teraz pracujesz, w klubie, jeżeli teraz pracujesz 10 lat jako trener i pracujesz regularnie, co pół roku odsuwasz 3-4 piłkarzy. No bo tak. Żaden piłkarz nie powie, że on się nie nadaje, tylko zawsze, że trener jest winny. Absolutnie. I trener jest zły. No i teraz jak tak masz 6 co roku, a jak ja teraz pracowałem przez 20 lat prawie, no to masz ich 120, no to opinia kreowana zawsze jest. U mnie opinia jest kreowana taka, że nie lubię. Ja nie lubię pracować z ludźmi, którzy nie są nieprofesjonalni i to jest bardzo prosto. U mnie ludzie, którzy są profesjonalni, ludzie, którzy umieją podejść, to zarabiają dzisiaj duże pieniądze i to jest ta różnica. A była kiedyś, że zamordysta, bo kiedyś czarne buty chciał. Kiedyś tak było. No to ale jest, dobra, ale z Damianem Kądziorem ci nie po drodze było, co? Ale to zupełnie jest inna historia. Ja z Damianem się widzę, normalnie siedzimy, gadamy i ten. Z Damianem była zupełnie inna historia. On przychodząc, jak byłem w Krakowi, to nie wiem w sumie dlaczego on miał żal do mnie o Jagiellonie, bo w Jagiellonie u mnie debiutował i skoro dalej się rozwinęła jego kariera i wypożyczyliśmy go do Wigier, to znaczy, że dobrze zrobiłem, a nie źle. I to jest punkt widzenia. Możesz powiedzieć, że nie wykorzystałeś jego potencjału, ale przez ten rok, który grał w Wigrach, to się rozwinął. Nie, poszedł dalej i później była sytuacja, że się dowiedziałem, że ojciec wydzwania po tym, że jak Probierz będzie trenerem, to on nie przyjdzie i to. Z ojcem też to wyjaśniłem, także nie ma problemu. Z Damianem też. No to było tak i powiedziałem, okej, no skoro Damian nie chce być, no to rozwiążmy z nim umowę. Ale świat kocha takie legendy, wiesz.
No, ale to dobrze, nie poznał się na kądziorze, na reprezentacji. No tak, no, ale to ja się poznałem na dużo, dużo więcej. Ja wiem, których wiem, ludzie nie wiedzą. No, dzisiaj pół reprezentacji to są ludzie, których posprowadzałem albo gdzieś prowadziłem. Damiana Szymańskiego w Bełchatowie to z juniorów, z treningu juniorów wzięliśmy do tego, jak graliśmy sparing. No, ale to Przemek można było, nie chcę już wymieniać, bo to już jest monotematyczne i... Będzie jak Bobo Kaczmarek. Bobo ja ale nie, ja nie dotknąłem. To jest tak samo jak w kadrze. W kadrze my tych chłopaków możemy im tylko pomóc. Mhm. I to nie jest teraz, że trener kadry wypromował piłkarzy, albo on jest ten, trenuje. Nie, my jesteśmy dzisiaj trenerami, którzy mogą im pomóc w wypromowaniu się i możemy im pomóc to, żeby na przykład pracowali nad pewnymi elementami w klubie, ale teraz wszystko, co robią, to są zasługa, to jest trenerów klubowych i tylko czasami na przykład takich piłkarzy nieoczywistych, na przykład cieszę się, że udało nam się powołać, jak Kajetan Szmyt, który kiedyś mniej grał, zaczął grać i bardzo dobrze i ma trener Szulczyk z niego pożytek, bo może na kilku pozycjach grać. Tak jak Kajetana Lipkowskiego z Kalisza powołaliśmy, to też było takie nieoczywiste i zaczął grać teraz w Arce. Żałuję, że nie poszedł gdzieś do Ekstraklasy, bo na pewno jest to chłopak, który dałby sobie radę. Lukoszek, który był w Skrze, też do Górnika wrócił. Także takich nieoczywistych chłopaków gdzieś tam mamy na oku i tych chłopaków to fajnie, jak się uda ich rozwinąć i poprawić, ale oni się rozwijają w klubie. My, trenerzy reprezentacji, tylko im pomagamy w tym. A ty dzisiaj jesteś takim szlifierzem, no. Masz talenty. Nie, może źle powiedziane, szlifować to trzeba w klubie. Ale czym nie szlifujesz? Ty dzisiaj tylko ustawiasz skład i masz dobrze ich rzucasz przygotować. Rzucasz piłkę i grajcie. No nie, masz przygotować skład i masz ustalić i wszystko. Mnie zweryfikowało życie, bo ja tak bardzo często tak właśnie oceniałem później trenerów kadry, jak tak przychodzą, patrzyłem z boku i dzisiaj jakby trener kadry, dlatego tu... Wybory trenerów kadry są bardzo trudne, bo jak ktoś ma czas i ma nawet tam dwa okienka jakieś przygotować, to okej, to może iść spokojnie trener klubowy i se da radę. Bo już będzie wiedział po drugim okienku, co nie robić. A tak jak my na przykład przyszliśmy i zrobiliśmy pierwsze okienko, potrenowaliśmy trochę, nagle trenowaliśmy jak w klubie, nagle zrobiliśmy i się okazuje, że ci zawodnicy zupełnie inaczej wyglądają. Bo teraz każdy tych zawodników jest na innym poziomie. Dlatego kadra to już są zupełnie inne. Dlatego mimo wszystko nazywa się to selekcjoner, żeby wybrał najlepszych. A przypadki, które są dla nas, to są niespotykane. Teraz mieliśmy powołania, 7 musieliśmy zmienić, bo mieliśmy tyle kontuzji. Plus powołanie do pierwszej reprezentacji. No tak, to są młodzi ludzie i w każdym meczu ci pokażą dobrą, stabilną formę, co? Ten sam Marfiński sprzed pół roku jest zupełnie dzisiaj innym, na przykład. Oczywiście mówię o ale to jest o piłce. Mnie na przykład golf teraz bardzo dużo pomógł, jeżeli chodzi o ocenę pewnych sytuacji. Naprawdę, to jest niewiarygodne, bo jak można na przykład w godzinę czy dwie zmienić granie, tak? I to też znaczy, że to świadomość, odpowiedzialność tego wszystkiego, to jest... Ja wiem, że ktoś się śmieje w golfa, że ten... Ja proponuję każdemu, bo to jest najtrudniejszy sport, w jaki grałem, nie? Golf? I strategia, i taktyka, i uderzenie, i technika, i to wszystko po kolei, plus warunki pogodowe. I wracając tak do piłki, to nawet kolega ostatnio do mnie mówi, kurde, że ten golf ci dużo pomógł, bo mówi, inaczej patrzysz na pewne sprawy i spokojniej wszystko robisz. A wkręciłeś się w tego golfa przez to, że chciałeś się rozwinąć jako trener piłkarski? Nie wierzę. Nie, w golfa się rozwinąłem, bo mi się spodobało i jest to rzecz, że sport, który grasz sam przeciwko sobie. A wiesz, dla mnie to... I walczysz tylko z polem, z nikim. Dla mnie to jest jeden wielki spokój. Kiedyś nasz wspólny znajomy Zbigniew Błaniek zabrał mnie na pole, na 2-3 godziny spacer. Powiedziałem, wiesz co, to jest nudne. On powiedział, że jestem głupi w swoim stylu. 2-3 godziny spaceru takiego, powiedziałbym, takiego, to był Mistrzostwa Europy w 2016. Trochę zapomnienia o tym, co się dzieje, zgramy pojutrze mecz ze Szwajcarią, czy nie. Po pewnym momencie doceniłem to, wiesz, że ten spacer 3 godziny po tym polu i te pakowanie tego piłeczka... No, czy to graliście ten, bo tak się gra normalnie w turnieju 6, także idziesz sobie, a uderzasz nie sobie. Nie wiem, o czym czas. Do mnie mówisz, ale widocznie tak jest. Ja byłem tam sprzętu. Wózek nie odbił. Ale gdzieś tam chodzimy, obserwowałem. Andrzej Persson, były prezes Polskiej Wyspy, próbował mnie nauczyć, niestety byłem odporny, ale szacunek za to, bo mówię, raz przeszedłem taką trasę. To jest, zobacz, jakiś szacunek. Jurek Dudek wygrał teraz... No Jurek jest prawie Jurek zawodowiec. Wygrał polonijne mistrzostwa Polski, i które trwały 3 dni. No to już 3 dni to nie jest przypadek, to już... I wygrał w ostatnim... Wygrał jednym oczkiem. Aha.
jednym uderzeniem, no to jak tak się popatrzy, że miał jedno uderzenie mniej niż przeciwnik, dlatego to tym bardziej szacunek dla tego, jak to robię. To, tylko, że u nas to jest tak, jak powiesz, że grasz w golfa, to za chwilę ci powiedzą, bo on nie ma czasu nic innego robić, tylko gra w golfa. No, u nas jest problem taki, czytasz książki, to mówią ty, ja kiedyś się śmiałem, bo gdzieś tam dałem gdzieś jakieś zdjęcie na Twittera, jak coś tam robię i to ty trenuj, a nie tam w golfa graj. Także to są takie celowe no, słuchaj, ten... Kiedyś powiedział Andrzej Strzelecki, świętej pamięci, wybitny aktor, rektor szkoły teatralnej, golfista, że żeby grać w golfa trzeba być bardzo bogatym. Ale poczekaj, nie dlatego, żeby mieć drogi sprzęt, tylko poświęcić kilka godzin dziennie, nie pracować tak, wiesz, od 8 do 16 jak w korporacji, tylko po prostu chodzisz na pole golfowe i tę piłeczkę... No już to profesjonaliści, no na pewno, ale jak ktoś chce grać dla przyjemności, to gra co jakiś czas. W twojej robocie możesz, nie musisz codziennie. Wracając, tak jak teraz to, co ty mówisz, nawet o związku, patrząc do tych młodych piłkarzy, to wróćmy do piłki trochę, to trzeba też popatrzeć, jak związek się rozwinął przez te lata, jak te wszystkie, jeżeli teraz dzisiaj już na przykład dyrektora Dorne zapraszają na inne konferencje, jak Polska Federacja to zrobiła, a u nas generalnie ciągle jest i tak krytyka tego, co my robimy. No, tutaj projekty, które powstały za prezesa Bońka, są dalej kultowane przez prezesa Kuleszę i tak jak teraz drugi rok z rzędu byłem na Talent Pro i widzę tych chłopaków, jak było. Dlatego rok temu rzeczywiście trzeba przyznać, że ta drużyna Marcina Wodarskiego to byli bardzo dobrzy zawodnicy i widać już było wtedy i przyjemność patrzeć na nich. Dlatego te pokolenie piłkarzy musi się teraz zmienić, bo nasze pokolenie trochę jest teraz w zastoju. Jest wielu piłkarzy, którzy przeszli na drugą stronę. Gdzieś już są bliżej tego końca kariery niż tej apogeum. I trzeba pamiętać, że te sukcesy, które były trenera Nawałki i że bardzo dobre te wyniki osiągali, to było apogeum karier wielu piłkarzy. No dzisiaj zmiana warty jest taka. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy teraz tą zmianę pokoleniową przetrwać, bo mamy i tak bardzo dobrych piłkarzy. Uważam, że Kuba Kamiński robi wielką furorę i zrobi, bo jest ambitnym piłkarzem i też synek z Bytomia. Także to... Kwestia charakteru też. Także widzę, z Bytomia czy z Rudy Śląskiej? No z Bytomia, to jest tak samo. Nie, on jest z Sząbierek, no to bardzo blisko ten... To wielu takich zawodników jest, których się patrzy, tylko ten proces jest trudny u nas trochę, jednak mimo wszystko te warunki pogodowe dużo powodują, że odbiegamy od tego. Michał, popatrzmy, chciałem się zwrócić taką rzecz. Bezwzględność trenera starszej drużyny względem młodszej. Na przykład jest taki Pieńko w Zagłębiu Lubin, bardzo mi się podoba, super piłkarz. I w sytuacji, kiedy on ci pasuje do koncepcji, bierzesz go, mówisz trenerowi Broszowi, sorry Marcin, muszę mieć tu takiego człowieka, bo mi pasuje do drużyny. Wiesz, obserwowałem przez kilka lat ładnych, jak to wyglądało między selekcjonerem pierwszej reprezentacji i młodzieżówki. Czasami był bezwzględnie, czasami się umawiali, czasami zmienili zdanie, czasami się kłócili. Jak na to? No mi trudno powiedzieć, bo ja nie pracuję aż tak długo, tak? No nie, ja nie miałem jeszcze eliminacji i w eliminacyjnych meczach było mi obojętnie, w towarzyskich meczach było mi obojętnie, co się dzieje, bo i tak patrzyliśmy kątem, tak, pomagaliśmy trenerowi Broszowi, bo nie braliśmy nikogo z 2-4, tak? Nie. Było to dla nas priorytetem, eliminacje i później Mistrzostwa Europy, dlatego na żadnym zgrupowaniu nie był żaden zawodnik z 2-4, a są zawodnicy, którzy są w kręgu zainteresowani, jak Matysik, jak Ojadele, jak Pieńko i to są nie zawodnicy. Mówisz nie. Nie, to są zawodnicy, których obserwujemy. No dzisiaj Bobek wygląda bardzo dobrze w ŁKS-ie. Dobry bramkarz. Także tych chłopaków, na pewno ta lista się powiększy. My mamy gdzieś już teraz z rocznikiem 2-4, to mamy około 230-250 piłkarzy, których regularnie obserwujemy i to z trenerami, to wszyscy jeżdżą, są aktywni. Nawet Józek Mynarczyk, który regularnie pisze i ocenia tych wszystkich zawodników. Związek ma program, to już nie jest teraz, że to jak ja, tylko to było dużo wcześniej zrobione, że scoutingu ma jeden z najlepszych programów w ogóle w Europie, jeżeli chodzi o to, bo ma wszystkich zawodników, ma bazy zawodników, każdy zawodnik jest opisany, każdy zawodnik przez danego trenera i tylko nie jednego i to rzeczywiście to robi wrażenie, dlatego to, co powiedziałem, samo szkolenie
nasze jest na wysokim poziomie. My ciągle gdzieś tam narzekamy, że PZPN nie szkoli, że PZPN tego nie robi, ten, a PZPN tego nie robi, kluby to robią. Ja wiem sam po sobie, jak starałem się wprowadzić pewne elementy w klubie i wprowadzaliśmy asystentów. No nie zawsze się to da, bo gdzieś tam później ten budżet ogranicza i to jest wydaje mi się, że nasz największy problem, że lepiej by było czasami zainwestować w te sztaby i w tych ludzi, którzy są odpowiedzialni, a dopiero później na końcu w tych piłkarzy, ale często to później jest tak, że chcesz postawić na młodych, to jest tak. Bardzo często gdzieś tam Michał Rakoczy kiedyś mi popełnił błąd przy bramce, czy tam inny zawodnik, ale on był młody i grał, tak i się na niego stawiało. Nie, i to nie jeszcze wtedy, jak był młodzieżowiec, tylko się na niego stawiało. I to jest kwestia tak, że to teraz procentuje. Bo Michał Rakoczy, pamiętasz, był taki zdolny chłopak, nazywał się Lucjusz? No tak, no to jest akurat, ale to są już też losy później, jak się toczą danych zawodników, kogo poznaje. Tak mi się tylko przypomniało, jakim, bo byłeś w Krakowie, byłeś zwolennikiem jego talentu, mówisz, zobaczysz. Że będzie dobry chłopak, no ale nie spodziewałem się, że gdzieś tam zboczy z kariery piłkarskiej i inne sprawy go bardziej zainteresują. I to szkoda chłopaka, bo jeszcze może się naprostować, ale to musi głowę zmienić. Myszor junior też tam... No tak, no to jest akurat, no jeżeli chodzi o niego, no to wiadomo, teraz kontuzję go trochę spowolniły. Tak, tak, podobno Raków się nim interesuje, ale trudno, to nie ma znaczenia. Powiedz mi, jak patrzysz na taki maleńki szum na razie w mediach, nie tylko społecznościowych, a propos Kacpra Tobiasza. On ma swój charakter, swoją taką mowę ciała, która może pewnych irytować, pewnych denerwować. Czy jako trener młodzieżówki czasami masz do niego dwa zdania, albo mówisz Menarczykowi, Józiu, pogadaj z nim, bo tak być nie może. Chociaż ja nie widzę problemu większego. Każdego się można czepiać. To jest właśnie takie charakterystyczne. Bardzo fajny wywiad jest Roberta Lewandowskiego o tym, jak pojechał na zachód i przekonał się, że trzeba być pewnym siebie. I to pewność siebie, a nonszalancja. Ale to no dobrze, no, każdy bramkarz straci bramkę. No nie ma bramkarza, który... Nie, ja go nie obwiniam, sytuacja, że na przykład była jedna, że dostał tam z połowy boiska przelobowany. No to ja kiedyś miałem Michała Pyskowicza. Dostał taką samą bramkę, Tomek Hajto strzelił za połowy. Tomek Kuszczak, pamiętasz? Meczu no tak, ale to są sytuacje, że bramkarz tak stoi. No, naprawdę zawodnik, który tak uderzy raz na 10 i to wpadnie. No tak jak Maciek wtedy uderzył, to fenomenalnie, ale Maciek ma bardzo dobre uderzenie, wykorzystał to. Ale ja bym tu nie widział większego problemu. Na pewno już trener Młynarczyk z nim też rozmawia, bo jest w regularnym kontakcie z wszystkimi bramkarzami. My generalnie też i cały sztab jest po to, żeby też kontaktował się z piłkarzami, z tymi trenerami przygotowania, także tu z trenerami jesteśmy w kontakcie. Jak były sytuacje, że zespół Lecha, czy zespół Pogoni, czy inne zespoły, które grały więcej w pewnym momencie, to dogadywaliśmy, że grali celowo ci zawodnicy po połówce albo 60 minut w meczach, które były dla nas towarzyskie i zależało nam na tym, żeby mieć dobre relacje z tymi klubami i tak robimy. No, mecz eliminacyjny już jest coś innego, bo to już wiadomo, że musimy patrzeć tylko i wyłącznie interesu, żeby osiągnąć dobry wynik. Nadal taką centralną postacią u ciebie w twojej drużynie U21 w środku pola będzie jest Kacper Kozłowski? Opierasz się na tym? No, Kacper jest w pierwszej drużynie też, tak? To jest na pograniczu tu i to jest wielu zawodników. No dzisiaj na pewno selekcjoner Santos ma jakiś swój pomysł na to i zobaczymy, czy będzie chciał wdrożyć kogoś z młodzieżowej reprezentacji. W przyszłym tygodniu mamy powołania zagraniczne i tu na pewno na ten temat będziemy rozmawiać. Bo sęk w tym, że nikt nie przeniknie Fernando Santosza. Może Krzysiek Mielcarski, a może też nie wie. No tutaj jest akurat, no jest to współpraca też z Marcinem Dorną, który jest. Łączy to tak jakby. I on to łączy, jest regularnie cały czas. No my akurat no nie mieszkamy tutaj, to przyjeżdżamy, to jesteśmy przejazdem, to się spotkamy. Byłem na tych treningach, co trenowała pierwsza reprezentacja i tam trenowali ci młodzieżowi zawodnicy i to jest tak, że nie każdy też się musi wszystkiego spowiadać i to jest tak, ktoś nie mówi, jest źle, Czesiu mówił dużo, było źle, no nie ma złotego środka i to jest zawsze tak będzie w piłce, decydujący jest
moment wyniku i tak styl Czesia przeszkadzał, innym nie przeszkadzał. No Czesiu zapomnieliśmy, że był w 16 najlepszych zawodników, najlepszych trenerów na świecie, bo był w 16 najlepszych reprezentacji. No wiesz, że to nie chodzi o wynik sportowy, inne rzeczy tam. Tak, no ale to jest wszystko. Jakbyśmy czasami chcieli, można też nie atakować, można było przymknąć i inaczej. No to jest tak, że... Skomplikowana sprawa, Michał. Wiesz? To jest bardzo trudne. No nie ma złotego środka w żadnej dziedzinie życia, gdziekolwiek dotkniemy, zawsze będą plusy i minusy i zawsze będą ludzie za i przeciw. To jest tak, na przykład jest grupa ludzi, której w życiu nie przekonasz do tego, że ja jestem dobrym trenerem. Jest jeden z ludzi, który regularnie, jak tylko może, to autorytet sobie buduje na tym, że do mojej osoby gdzieś tam ciągle... A krytyce? Proszę? Na krytyce twojej osoby? Tak, ale to... Ale dziennikarz, czy? Tak, ale to akurat no, ma może prawo... Może mu nie odpowiedziałeś, dzień prawo, dobry kiedyś, ma albo... prawo, to jest jego i to są punkty widzenia, zawsze będą, a to jest łatwo przywalić, ale nigdy nie będę osobą, która będzie mówiła to, co ludzie chcą usłyszeć, tylko to, co myślę i to, co uważam, a generalnie kiedyś powiedziałem, że po 40 może mnie już kilku pocałować w tyłek, a po 50 tym bardziej. No, to swoje zrobiłeś. Ale ty chyba znajesz zasadę José Mourinho, że mecz nie kończy się z ostatnim gwizdkiem. Jest jeszcze konferencja prasowa. Kilka twoich konferencji przejdzie do historii. Mówiłem na początku o podwójnym paszporcie. Pamiętasz, jak kiedyś powiedziałeś po niemiecku, kiedy była taka w Polsce fobia, moda, tylko zagraniczni trenerzy. Więc pierwsza fraza po niemiecku. Ale ostatnio, jak ja kurs trenera w Niemczech robiłem, nie? Tak. To teraz to ja jestem polska mieszkoleniowa czy niemiecka mieszkoleniowa? No i teraz to jest pytanie. Polsko-niemiecka. Nie? I teraz jak chcesz przywalić, to powiesz, że nie, no się nie nadaje. Ale jak chcesz powiedzieć, że tak, drużyny probierza były solidne, wygrywały w ostatnich minutach bardzo często mecze i były zawsze zdyscyplinowane. Ale nieładnie grały. No tak, ale twój styl to ja sobie już kupiłem, już na stałe mam. Co miesiąc kupuję twój styl i ten, jak coś to zawsze rozdaję, zawsze jest w domu, także żeby nie było. Ale powiedz, chyba z wiekiem ostrożniej grasz, co? Jeśli chodzi o ustawienie drużyny. Nie gram ostrożniej, gram taki, jakich mam zawodników. O. Bo to jest kwestia do dopasowania. Trzymam się za słowo, bo ta młodzieżówka jest tak, jak się rozbuja. Popatrzmy, Kozłowski, Marchwiński, Szymczak. Nie będę... Na razie jest w reprezentacji jest coś takiego, że dopiero jak masz już powołania są wysłane, to jest jedno. A patrzysz na ostatnią kolejkę i nagle patrzysz tak, ten się rozsypał, nie? I to jest tak, ale bardzo zaimponowali mi ci zawodnicy wszyscy z reprezentacji, że urlopowy czas, który był w czerwcu, że wszyscy się wstawili, że chcieli bardzo przyjechać i to chwała im za to, że mimo... Mówisz o swojej reprezentacji. Tak, że mimo tej trudności, że wiedzieli, że będą mieli problemy, bo praktycznie nie będą mieli urlopu, to wszyscy przyjechali i tu naprawdę jest to motywujące do wszystkich. A wiesz, to jest brutalna prawda, że chociaż nieźle polskie drużyny wystartowały w pucharach, ale ta prawdziwa odskocznia, ta prawdziwa trampolina, ta promocja, to jest reprezentacja młodzieżowa, no, czy nawet juniorska, prawda? Jeśli chcesz zrobić karierę w europejskim klubie, zrobić pieniądze, wyjechać, teraz chyba wszyscy marzą o Arabii Saudyjskiej, bo tam są prawdziwe pieniądze wielkie, no to jednak trzeba się o tych kadry ocierać. To jest dla ciebie też dobry sygnał, bo wiesz, że przyjadą tu, żeby zostawić serce, żeby pokazać się. Ale zmienia się tak pokolenie piłkarzy w dużo mierze, trzeba po prostu powiedzieć. Dlatego cię pytam, jak wygląda dziś szatnia. No. Oni sobie też zdają sprawę, że każdy z tych zawodników może sobie zmienić status życiowy bardzo szybko, bo przykładem jest Szymon Włodarczyk, który był 3 miesiące temu, 4 krytykowany za to, że w tym Górniku okej, strzelał bramki, ale grał słabo, tu, że gdzie tam on do wyjazdu, nagle tu strzela w klubie bramki, strzeli w ostatnich meczach 2 reprezentacji 3 bramki i nagle odchodzi za 2,5 miliona euro do Sturmu Graz. No to jest i teraz robi na razie furorę wyjeżdżając. Tak, zaszło bardzo dobrze. Bo strzela bramki, dlatego w życiu piłkarza tak szybko nie da się, tak sportowca w piłce, a nie da się zmienić statusu życiowego w żadnej dziedzinie, bo to jest, oni mają skocznie, tylko to jest właśnie to, że bardzo często później, ja to mówię piłkarzom wprost, ja nie jestem osobą, która za plecami mówi, że jedziesz za granicę, masz 30 konkurentów.
I tam dopiero ci się okaże, jaki masz charakter, bo zazwyczaj jak wracają wszyscy, to mówią tak, trener mnie nie lubiał, prezes mnie nie lubiał. Koledzy mnie nie lubią. I to się wszystko zmienia, dlatego Michał, mało jest ludzi, którzy przyjedzie i powie, kurde, rzeczywiście byłem za słaby, albo słabo trenowałem, albo coś. Ja rozumiem kontuzję, na przykład tak jak dzisiaj Kuba Modernie, który ma naprawdę nie farta, bo uważam, że to był i jeden z największych talentów polskiej piłki. I szkoda, że tak się potoczyły jego losy, bo będzie miał bardzo ciężko. Ale w mistrzostwach U20 nie zagrał. Wybór trenera. To dziś Jacka, jak spotkam, mówię mu, nie? Jacka Magiera. Jacek mówi, no... Ale wiadomo, każdy trener ma swoje. Nie atakuje Jacka, tylko... Pamiętaj, Janusz, to jest tak, jak kiedyś ja też z jednym prezesem miałem rozmowę po meczu przegranym, czy zrobiłbym tak samo. I mówię mu, że przed meczem zrobiłbym tak samo, a po meczu bym zmienił, no bo wiem już, że ten, ale przed meczem... Z presją Kuleszą rozmawiać w Jagiellonii. Przed meczem w danym momencie wydawało mi się, że jest to optymalny skład na to, że jest, tak, to, tak. Że jest to najlepszy, który w tym momencie może zagrać. No tak, to są dylematy każdego trenera tutaj, nie, od tego się nie da uniknąć, od błędów, od popełniania, od... No to jest to, że jak zrobisz na przykład zmianę i nagle dwie bramki padną, bo ktoś tam zrobił, to jest wspaniały ruch drużyny i to, a jak... Przegrał trener, wygraliśmy my. No, zawsze tak było. Prawda? No to zawsze to jest taki, no zawsze nie, ale jest tak, często jest taki dobry cytat. W piłce mieliśmy wygrać, ale przegraliście. No tak. Jeszcze jest jeden mój ulubiony, który czasami z Piotrem Burlikowskim wymieniamy. Lepiej wygrywać niż przegrywać. To mądre? Zdecydowanie, jak się budzisz w poniedziałek rano i wygrasz, to jest, świat wygląda inaczej. No właśnie. No z Kosowie musisz wygrać 8 września. Z Kosowem. Chcemy wygrać, no chcemy awansować na Mistrzostwa Europy. I... Ale masz grupę taką? No solidno, no każdy z każdym może wygrać. Niemcy, i tutaj... Izrael, tak? Niemcy, Izrael, Bułgaria, Kosowo, Estonia. Będzie ciężko szukać tych punktów, no ale... Każdy z każdym będzie grał. No my akurat ostatnie mecze gramy nieźle i tutaj wygraliśmy, 6 meczy nie przegraliśmy, także jesteśmy na dobrej drodze. Więc na twojej drodze Białystok już jest ostatnim miastem, w którym będziesz mieszkał? No nie wiem, już sam, czasami sam nie wiem, bo to ale jest już tak... po Białostocku rozmawiasz? No wiesz, nie, to jest lelak? Jak trzeba, to dobrze mówię, że lelak, wiesz co to jest? Tak. A dla? No dla to wiesz, wszystko ja mówię dla. Kiedyś jeden nie dla, weź dla Jagiellonii mówi, powiedz to dla probierza. Kiedyś narzekałem, ale nie chodzi o prezesa Kuleszę. Wiesz dobrze, o kim mówię? Mówię, słuchaj, coś ta Jagiellonia słabo gra. To powiedz to dla probierza. No i... Nie, ale mówiąc poważnie, Białystok ma swoje plusy. Nie ma jeszcze lotniska, ale to spokojnie. A słuchaj, ty też przeszedłeś do historii, apelując o bazę, o dojazd, o wszystko. Gdzieś tam chyba najbardziej spełniony byłeś w Krakowie, co? Bo miałeś i bazę, i lotnisko. Ale to nie miałem w ostatnim sezonie. Ja nie narzekam, bo wszystkie kluby, w których pracowałem, coś mi dały i to jest kwestia doświadczenia, kwestia... No szczególnie cieszy, co 2 dni byłeś chyba. Poznania ludzi, ale to też mi dało dużo, bo jak odszedłem z Krakowi, to sobie przyrzekłem, że nie pozwolę sobie już na pewne sprawy i po prostu odszedłem. No tak, ale zniecieczy? No właśnie, no to zniecieczy, bo powiedziałem, że wcześniej już sobie powiedziałem, że ostatni raz gdzieś tam na pewne rzeczy przymykam oko i tutaj akurat, no ja szanuję bardzo tych ludzi, ale też zostaliśmy się w zgodzie, dlatego niech to tak zostanie, życzę im powodzenia, bo wkładają własne środki i trzeba to docenić. Jest w tobie jeszcze chęć spróbowania sił za granicą w jakimś klubie? Wydaje mi się, że dla mnie chyba najłatwiej było wyjechać za granicę, bo w Polsce ta opinia co do mojej osoby bardzo ciężko będzie do zmienienia i to ja sobie zdaję z tego sprawę. Taka opinia, skuteczny, ambitny trener? Nie, raczej bardziej w drugą stronę byś przeczytał, bo to nie wszystkim to pasuje, że gdzieś tam zawsze słyszę, że 7 lat pracowałem w Jagiellonii, graliśmy w pucharach, ale gdzie indziej nic nie zrobił. No, nie znam trenera, który w dwóch klubach pracował w jednym czasie. Nie? Akurat CV masz przyzwoite, no. No ale to co mówimy, no punkt zależy. Ja też nie chcę się rozczulać nad sobą, bo to jest tak, to jest że taki program, jak nagle, ta, jak nagle jak odszedłem z Krakowi, to już czytałem, że i depresję miałem, że już, i depresję. Że już jestem wypalony, że skończony, że to... Dlatego to nie do końca. Są takie momenty, które my jako trenerzy też swoje zdanie musimy pokazać i w pewnym momencie... Jeżeli coś jest nie tak, no to powinniśmy tak robić. Ja tak jak pracowałem w Krakowie, miałem 2 konkretne oferty i też powiedziałem, że nie, bo... A tu z Polski? No to nie chcę mówić skąd, ale miałem 2 konkretne, bo to nie byłoby fair wobec tych ludzi, z którymi rozmawiałem. Ale powiedziałem, że nie, że po prostu jestem w trudnych momentach, też nie zwolnił mnie profesor Filipiak, to też
nie zostawię tak. Też było raz, że podałem się do dymisji sam w kuluarach u profesora po derbach i też nie przyjął tego, bo przegraliśmy. Powiedział, że nie, że mam pracować dalej. Krakowie po derbach to albo ale ja to, rozumiem. To są takie sytuacje, które tam są trudne. Też pewna grupa kibiców mnie w ogóle nie akceptowała, jeżeli chodzi o Krakowie. I dlaczego? No to był taki tam człowiek jeden, którego tam wolniej z klubu może? Tak. I po prostu sobie wokół siebie zrobił otoczkę bohatera i niech ma. No. Ale nie zapomnę jednej rzeczy, która dla mnie była bezsenna. Jak zdobyliśmy Puchar Polski i naprawdę, bo to jest wielka była sztuka, bo to był fenomenalny mecz, to każda strona mogła wygrać i to był naprawdę dobry mecz. I stał jak sam, jak palec, tak w rogu i widać było, że nie w sos mu to. I żałuję, że tego zdjęcia nie mam, bo robił mi prawie Piotrek, ten fotopyk, robił Kucza. Mi prawie Kucza i nie ma tego zdjęcia, ale tak stał i tak tą twarz zawsze, jak mam tam gdzieś hejt z jego strony, to mi tam zawsze tą twarz mam taką, że jak smutek go ogarnia, że Krakowia zdobyła Puchar Polski. Ale wybaczyłbyś mu dzisiaj? A ja nie mam problemów. Ja nie mam problemów, bo nie trzymałbym tego w sobie i to jest tak, że pewne sprawy muszą przejść obok i życie toczy się takie, jest krótkie, że nie ma czasu na złość ani na denerwowanie się tym bardziej ludźmi, którzy są, mają jakieś kompleksy i gdzieś tam szukają sobie innych rozwiązań. Ja robię swoją drogę, mam jakąś wizję, mam cel, mam swoje pasje, które lubię książki. Golfa. Golfa i piłkę. I wychowanie młodego sportowca, Henryka. No, ten to diabełek mały taki jest, że ten jak ostatnio 10 kilometrów szliśmy i szliśmy w góry. Tam nawet zamęczyć dzieciaka? Co ty, Michał? Nie, szliśmy fajnie w góry, szliśmy na fajną wycieczkę i tak później po którymś zakręcie czapkę wyrzucił i mówi: tato, osukałeś mnie, miał już być koniec, a tu jest se tyle. No, ale to tak... Ale charakter ma probierzowy. No ma, bo jest uparty. Chyba to chyba akurat po mnie. To Ale powiedz, jak dobrze wam pójdą eliminacje, awansujesz do finału, czego życzymy wszystkim dobrze życzącym polskiej piłce, propozycje się posypią. Chyba, że zadzwonią, wiesz, tam z czwartego piętra, że jest do wzięcia. To jest jakby zawsze, konsekwencja, wiesz? Zawsze to jest... Ja się śmiałem, jak prezes Kulesza mówi, że Probierz też jest kandydatem. Jak się wylała cała ta żółć taka, ale ja mówię zawsze tak, pierwszego się zawsze pali, także spokojnie. A ja myślę, że to Cezary zrobił celowo. Nie, to akurat jest... Był taki trend, że uważam, że prezes Kulesza w tym momencie zrobił najlepszą rzecz, jaką mógł, bo żaden polski trener nie przeszedł by wtedy... Weryfikacji medialnej. Medialnej, bo to generalnie o to chodziło, że my potrzebujemy kogoś, kto jest i tu ja jestem w każdej sytuacji, która jest, to jestem też do pomocy panu selekcjonerowi Santosowi, bo to nie jest tak, że ja też z tymi obcokrajowcami, jak to się utarło, że ja tam miałem wielki konflikt, bo i z Kostą Rujaniczą mam mega dobry kontakt, z Pawłem Staną, to mój były zawodnik, który był, to z tymi trenerami, z Awalą, to miałem bardzo dobry kontakt, ale ja zawsze mówię z trenerami, którzy coś osiągnęli, czy gdzieś coś pracowali albo robili, a nie, że na przykład ktoś dostał Legię, czy tam, to mówię bez kozery, że nie pracował nigdy w dorosłej piłce, on prowadzi Legię Warszawa, to tak jakby od nas ktoś z juniorów poszedł do Dynamy Zagrzeb, no to byłoby to nierealne. No, mimo, no tam, bo może nie krytykuję nikogo, bo to jest ich wybór, bo zdobył też mistrza Polski wtedy, tak? To z tymi tych ludzi i to jest, ale to jest tak, jak na przykład wiem, że mało kto postawiłby na taką osobę jak ja w Legii, bo po prostu zna mój charakter i wie, jaki ja jestem. Ale pewno byś się dogadał, przynajmniej pół roku. Ja akurat nie mam, bo ostatnio się śmiałem, jak ktoś mówi, że ja jestem konfliktowy. Jak ja 2 razy po 3,5 roku pracowałem w Jagiellonii i 4,5 roku w Krakowie. No to rzeczywiście jestem bardzo konfliktowy. Bardzo konfliktowy, chyba że zmienia się tak jak Widzewie właścicieli wtedy. Ale to akurat ciężko. Inna sprawa. To akurat Widzewie zmienił się właściciel i moje wejście z nowym właścicielem nie wyglądało zbyt dobrze, bo się poznaliśmy przypadkowo w restauracji. Tak to bywa. Ale też może życzę powodzenia. Nie chodzi o to, żebym cię pompował, mówił, że dziś jest młodzieżówka, jutro jakiś ten, tylko zastanawiam się, czy patrząc na ciebie po tym roku grania w golfa, takiego spokoju, według mnie wyciszenia,
prowadzenie reprezentacji jeszcze bez celów konkretnych, no bo to był rok przygotowań, no, we wrześniu zaczyna się. Nie, no teraz już eliminację zaczynamy. Tak. No tak, no czy gdybyś chciał wrócić na szaloną ligową karuzelę taką, wiesz, co tydzień mecz, nie, no, co tydzień konferencja, byś podlewał kwiatki to, albo... To na pewno, no to są, to tak się mówi tak, że oszołom, że to, ale mają o czym pisać, tak? To akurat kwiatki zostały i kwiatki są, bo nawet mi zarzucają, że kwiatki. No to jak w gablocie z ostatnich tam lat, to chyba jakiś kwiatek tam został, no innych nie znam. Michał, ale wiesz, co zawsze mówię? Wiesz, co zawsze mówię? Takie rzeczy możesz mówić po wygranym meczu. Tak, to zawsze. A najlepiej po tylko nie sztuką. Właśnie ja uważam, że nie do końca, bo nie sztuką jest być kozakiem, jak jesteś na topie. Sztuką jest właśnie w trudnych momentach być kozakiem, jak w takim momencie, jak jesteś na samym dnie. No, my trenerzy mamy regularnie to. My mamy jednego przyjaciela, to już kilkakrotnie mówiłem, porażka. Porażka to jest nasza, ona cierpliwie zawsze czeka, ona se stoi, ona jest tam gdzieś, i ona zawsze przyjdzie. To są momenty, ja wychodząc z kryzysów tyle razy, gdzieś tam podejmowałem naprawdę trudne decyzje. Zmieniałem bramkarza, który był kluczowym, odstawiałem piłkarza, który był kluczowym. Nieraz odsunąłem dwóch, trzech piłkarzy. A w pierwszym kwadransie dwie zmiany. No zdarzało się, no to najszybszą zrobiłem w szóstej minucie, ale to... Ale powiedz, dlaczego? Do dziś tego nie rozumiem. Kontuzja nie? Nie, dlatego, że po prostu, no jeżeli komuś się mówi 10 razy coś, a on to robi cały czas nagminnie i jeszcze przed meczem się kogoś prosi, żeby tego nie robił i on to robi pierwsze dwie akcje, no to trudno, żeby ktoś to ciągle tolerował. Ja rzadko gdzieś publicznie rugam piłkarzy albo gdzieś się wypowiadam. To jest tak samo, jak mnie zrobili, że ja sędziów obrażam. No ja nigdy żadnego sędziego nie obraziłem i oni sami to potwierdzają. Ja byłem ekskluzywny przy tej ławce wobec na przykład zawodników, wobec wymagań tego, co chcemy, i to mogłem protestować o jakąś sytuację. Presję wywierałeś. Ale między presją a obrażaniem kogoś to jest kolosalna różnica, bo zdarzyły się sytuacje. Ja na przykład bardzo cenię sędziów, którzy po czasie nawet zadzwonią i powiedzą: Michał, kurde, sorry, rzeczywiście się pomyliłem. Są tacy? Są. Nazwiska? Nie, no to też nie. To są prywatne rozmowy, nie jestem ten, ale są tacy, którzy... I dlatego to cenię, bo... Ale co bo ci z tego przyjdzie, jak ci zabrał punkt? Z tego mi przyjdzie, że po prostu ktoś ze strony ludzkiej też po prostu rozumie, że kurde, z danej sytuacji na boisku mógł to widzieć inaczej, ale widział to po prostu później, jak zobaczył, że kurde, rzeczywiście to jest. I to takich ludzi cenię. Bo a ty to... dzwoniłeś do sędziego, przepraszam, ale nawrzucałem ci? Ale ja nie nawrzucałem żadnemu sędziemu. No ale kartki kolekcjonowałeś. Ale to jest zupełnie coś innego. Na przykład butelkę kopnąłem albo coś, no to ja za tak coś dostałem. Albo że tam rękami protestowałem. No ale między a obrażeniem to jest kolosalna różnica. Co gwizdzesz? No... No, ale nigdy nie powiedziałem nic więcej. No, co gwizdzesz, to możesz powiedzieć. No, mnie najłatwiej, jako piłkarza kiedyś załatwił słupik, sędzia słupik. I mu tak gramy i mu tak cały czas mówię: ja pierdzielę, co ty sędziujesz? A on tak się odwrócił: okej, probierz, a co ty grasz? No tak, słupik miał swoje. No, niestety popadł też w kałabanie, bo wiadomo, to takie czasy były. A grałeś tak, że zostałeś trenerem. Czyli... No tak. No tak, no to logicznie. Dobra, Michał, dzięki za rozmowę. Połam się we wrześniu i nie tylko. A co mam ci jeszcze powiedzieć? No i żebyś tam handicap wysoki złapał chyba. Ja się na golfie kompletnie... Nie, na razie mam 28. No to nie jest dobrze, nie, szału nie ma. 28? No. Nie, to taka... No wśród celebrytów piłkarskich... Ale po roku, jesteś... po roku, nie, no to Jurek wśród piłkarzy... Zerkawski... Nie, sportowców to Jurek teraz zajął pierwsze miejsce, Mariusz chyba szóste albo piąte. Był jeszcze ze sportowców, były zawodnik Lechii Gdańsk. I tak to ze sportowców mało gra i ten gra jeszcze Tomek Iwan, to gra Klaudiusz, ale to tam nie jest piłki Sewkowicz, jeszcze gra Filip Bednarek, z tego co wiem, tam to jeszcze tam może paru gdzieś tam gra, ale tak, żeby w turniejach to nie spotkałem, żeby ktoś tam grał akurat. Ja tam w paru już zagrałem. Generalnie w większości na początku byłem na ostatnim miejscu, także wiem, jak się odbijać od dna. Dobra, mała piłka w wolnych chwilach, duża się liczy. Dziękuję bardzo. Michał Probierz był naszym gościem.